Szczęść Boże, coś Wam powiem. Gdy podróżujemy, to często zdarza się, że w naszym telefonie brakuje zasięgu. Dzieje się tak, bo odbiornik nie ma połączenia z nadajnikiem. Pozostajemy poza siecią. I kiedy przeczytamy dzisiejszą Ewangelię, widzimy dokładnie to samo. Brak połączenia człowieka z Bogiem. Kilka dni temu słyszeliśmy o rozmnożeniu chleba dla wielu tysięcy ludzi. A krótko potem przychodzą faryzeusze i domagają się cudu. Zupełnie jakby w tamtej chwili nie widzieli, co się dokonało. Albo jeszcze inaczej. Zjedliśmy chleb, to czas na deser. To jest obraz serca, które jest tak zatwardziałe, że nie dopuszcza do siebie oczywistych rzeczy. Faryzeusze nie bardzo chcieli słuchać Jezusa, bo nastawili się na to, żeby sprzeciwiać mu się i podważać wszystko, co czyni. Wierzą w cuda, ale nie wierzą temu, który ich dokonuje. My również nosimy w sobie potrzebę wiedzy i zaspokajania naszej ciekawości. Często szukamy namacalnych dowodów. Lubimy wiedzieć co, gdzie, kiedy i jak. Chcemy mieć pewność. Szukamy niezwykłości, a pomijamy codzienne cuda dziejące się w naszym życiu. Będąc jednak zajętym swoimi sprawami i samym sobą, nie zauważamy ich. A gdy przychodzi chwila, kiedy zwalniamy, wtedy znienacka mówimy: Boże, zrób coś, żebym wiedział, że jesteś przy mnie. Taka postawa stoi w sprzeczności z wiarą i zaufaniem. Nieufność sprawia, że nie możemy zbudować żadnej trwałej relacji, nie tylko z Bogiem, ale także z innymi ludźmi. Przecież relacje buduje się na zaufaniu i wierze. Domaganie się pewności nigdy nie zostanie osiągnięte, a tym samym nie dojdzie się do prawdziwej miłości. To ona jest podstawą bycia razem. Najczęściej po przebudzeniu nie stajemy przed Bogiem w postawie wdzięczności za to, że dał nam kolejny dzień, ale raczej planujemy, co dzisiaj będziemy mogli zrobić. Planujemy nasze zadania i układamy ich kolejność. Przecież każdy dzień jest nie tylko darem, ale zadaniem dla nas. Jezus stawał się dla ludzi znakiem, kiedy potrzebowali Jego obecności, bo bardzo pragnął być przy nich i dla nich. Od czasu, kiedy nauczał, będąc obecny fizycznie, nic się nie zmieniło. On w dalszym ciągu pragnie być dla nas i przy nas w naszych działaniach, w naszych słabościach, w naszym smutku i radości. Jego pragnieniem jest to, byśmy zbliżali się do Niego w każdej chwili, a nie tylko wtedy, kiedy zawiodą nasze możliwości. On jest kierunkowskazem nadającym sens każdego dnia. Największym znakiem, jakiego udzielił Jezus całej ludzkości, była miłość ukrzyżowana. Miłości ciężko dowieść się słowami, ale można ją zobaczyć w konkretnych czynach i postawie człowieka, zwłaszcza w ofiarności. I wielu ludzi przechodzi obojętnie obok tego znaku, bo nie mają dowodu w swoich rękach. Brak znaku, czyli możliwości okazania miłosierdzia proszącym faryzeuszom, musiał być trudnym czynem dla Jezusa, ale było to jedyne rozwiązanie, żeby mogli się nawrócić. Tak jak widział to święty José María Escriba. Jezus nigdy nie zachowuje się jak ktoś daleki, wyniosły, chociaż w latach Jego przepowiadania widzimy Go czasem niezadowolonego, gdyż boli Go ludzka niegodziwość. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej, zauważamy zaraz, że Jego oburzenie i gniew rodzą się z miłości. Są dla nas kolejnym zaproszeniem do porzucenia niewierności i grzechu.